Jeszcze raz zrobimy podobne zadanie, tym razem z innym zestawem liczb. Ponownie mamy uporządkować następujące liczby w kolejności od najmniejszej do największej. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i uporządkowania na kartce tych liczb od najmniejszej do największej. W porządku, zacznijmy. Przypominam, że porównujemy po kolei miejsca w liczbie. Nie mamy tutaj w żadnej z liczb całości, zatem przechodzimy od razu do części ułamkowej. Miejsce części dziesiątych. Tu mamy 0, tu mamy 1, tu mamy 0, tu mamy 6, tu mamy 0. Zatem ta liczba będzie na pewno największa, ponieważ ma największą cyfrę na miejscu części dziesiątych. Ta będzie mniejsza, ta będzie troszkę większa. Czyli mamy 0, 0, 0, 1, 6. Przejdźmy do miejsca części setnych. Tu mamy 0, tu mamy 2, tu mamy 6. Zatem w tym wypadku mamy dobrze uporządkowaną liczbę 0, 2, 6. Te trzy liczby są dobrze uporządkowane. Te już stwierdziliśmy, że będą większe. Zatem w tym momencie wiemy, że wszystkie te liczby są uporządkowane prawidłowo. Sprawdźmy. Zachęcam Cię do rozwiązania podobnego przykładu na stronie Khan Academy.